Dzień dobry, witam Was bardzo cieplutko i serdecznie na kanale Mazia Waszkocja. Dzisiaj Wam pokażę fajną propozycję na kolację przy świecach. Kochani, potrzebujemy kurczaka ugotowanego. Ja mam tutaj kupnego i pociętego, ale wiadomo, że lepszy by był gotowany taki kurczak po prostu z zupy albo coś takiego. Również mam tutaj duże królewskie krewetki. Opakowanie koktajlowych pomidorków. Jedna cebula skrojona na takie większe kawałki. I tutaj mamy makaron. Makaron z sepią, czyli po prostu z atramentem z kałamarnicy. Tak, właśnie tak. Paczkę pieczarek umyte i pokrojone już w kostkę. Troszkę wina, ale to, żeby nie zaschło kucharce w gardle. Połówka cytryny. Będziemy potrzebować również ziół takich jak liść lubczyku, czosnek granulowany, bazylia, oregano, sól himalajska, pieprz kajen oraz ważna tutaj czynność to przyprawa do gyrosa, kebab gyros. Kebab i gyros i te dwie przyprawy lecą teraz tutaj, moczymy je, znaczy osypujemy przyprawą i za chwilę dalej pokażę, co robimy. W tym czasie gotujemy nasz makaron. Teraz na rozgrzaną patelnię dajemy masło i po kolei będziemy dawać składniki następujące. Kto ile ma ochoty tego masła. Mam nadzieję, że patelnia jest już ładnie rozgrzana. Tak jest. Obok skwierczy garnuszek z tego względu, że gotuje się tam woda na makaron. Pierwszym naszym składnikiem, jaki leci do tego masełka, nie musi być do końca roztopiony, idzie cebula, którą musimy trochę posolić. Wiecie, o jakie tłuste danie, zobaczcie ile masła. Tylko przypominam Wam, że sporo będzie składników, które będziemy dorzucać. Najpierw zróbmy tak, żeby nasza cebula była dobrze przyprawiona. Więc lecimy z przyprawami. Pieprz kajen. Nie daje dużo, chociaż lubimy na bardzo ostro. Później oregano. Pamiętajcie, że przyprawy kto jak lubi, wedle uznania. Bazylia. Spora ilość czosnku. Mieszamy. Następnym składnikiem będą pomidorki koktajlowe. Pomidorki dorzucamy i pamiętajmy o częstym mieszaniu tutaj, żeby nam się nie przypaliło masło, bo wtedy potrawa zamiast zyskać, to dużo straci. Następnie troszkę je podpieprzmy i dorzucamy następnie kurczaka. Tak jak mówiłam wcześniej, przyprawionego, posypanego przyprawą do gyrosa i do kebaba.
jak widzicie, już to masełko się tutaj ładnie stopiło. Nawet będzie tego dużo, za dużo, ale to nie szkodzi, można to wykorzystać pewnie. Następnie nasze krewetki formują. Jeżeli są krewetki, to wyciskamy połówkę soku z cytryny. U mnie akurat tutaj pestek nie ma, więc mogłam sobie zrobić to w ten sposób. Ups. Piękne zapachy. I teraz ostatni składnik pieczarki. Tu dajemy pieczarek. I całość posypujemy obficie liściem lubczyku. Już trochę się wyparowało tutaj. Nie się tylko wyparowało. Dodaję 3 ząbki czosnku przeciśnięte przez praskę z tego względu, że po spróbowaniu stwierdzam, że to nie jest to, trzeba to trochę zmienić. Za mało jest pomidorów, za mało jest wyraziste, więc dodaję 3 ząbki czosnku, właśnie już to powiedziałam, i puszkę pomidorów. Puszkę pomidorów. I jeszcze na koniec, za chwilę, jak te pomidorki się połączą, razem ocieplą, otulą się tym pomidorowym smakiem. O, i od razu lepiej to wygląda na takim ciemnym, ładnym makaronie. Będzie znacznie lepiej. Słuchajcie, śmiało to jest porcja na 4 osoby. Co prawda makaronu mamy na 2, ale inny makaron jest w domu, można dogotować i dorobić. Śmiało porcja na 4 osoby. Zobaczcie, jak dużo wyszło. Chwila, moment. W tym momencie jest to idealne. I jeszcze na koniec. Już wyłączamy. I za chwilę zobaczycie, jak wygląda cała potrawa. Robimy dziurkę w makaronie, czyli nakładamy makaron ładnie sobie na talerzek, obojętnie jaki. Robimy dziurkę i w tą dziurkę wlewamy nasz sosik, a tak się prezentuje całe danie. To by było na tyle. Dziękuję ślicznie za uwagę. My podążamy jeść kolację przy świecach. Was zapraszamy do oglądania naszego kanału oraz przepisów kulinarnych. Życzymy smacznego oraz sympatycznej randki.